please board the aircraft. Please present your boarding pass and passport to staff at the boarding gate number 84. Thank you. Siema wszystkim. Lecę właśnie do Bangkoku na Songkran. Jest to tajski nowy rok. Także weekend będzie bardzo ciekawy, będzie imprezowy. No, na pewno będzie ciekawie. No. Wszystko postaram się wam pokazać, jak to wygląda. Tutaj Songkran to jest święto wody. Można powiedzieć taki największy śmigus dyngus na świecie. Wszyscy tutaj się oblewają wodą. Jest mega klimat. Imprezują ludzie już od rana. W niektórych miejscach imprezują parę dni nawet. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w Bangkoku, bo nigdy tu nie byłem na Songkran, ale myślę, że będzie zajebiście. Jak widzicie, zgoliłem swoją brodę. Nie dlatego, że chciałem oczywiście, bo moja broda mi się podoba. Po prostu goliłem się, poleciałem za wysoko, no i musiałem zgolić całą. Ale spokojnie, tydzień, dwa i odrośnie. W czwartek ruszałem swoją trasę autostopem, tak dla przypomnienia. Lecę do Chiang Mai. I z Chiang Mai lecę do paru miast Tajlandii, będę odwiedzał po drodze. Będzie zajebista przygoda. Nie mogę się doczekać, także pamiętajcie, żeby śledzić mój kanał. W ogóle chcę zrobić tak, że podczas mojej trasy, ona będzie trwała około 3 tygodnie. Bardzo by mi zależało na tym, żeby mój kanał urósł do 20 tysięcy subskrybentów. Także każdy z was może mi w tym pomóc. Tak naprawdę, sorry, gada akurat, chwila przerwy. No, tak jak mówiłem, każdy z was może mi w tym pomóc. Wystarczy tylko, że jeżeli podobają wam się moje filmiki, a po komentarzach, które czytam, widzę, że się podobają, co mnie bardzo cieszy, wiele osób motywują nawet, to też mnie bardzo cieszy, to mnie cieszy najbardziej w sumie, że was to motywuje. Także udostępniajcie moje filmiki u siebie na Facebookach, bo to bardzo, bardzo pomaga. Tylko proszę, żebyście pisali, żeby ludzie udostępniali i subskrybowali kanał. W sumie samych subskrybentów tak naprawdę nic nie ma, bo ja mam prawie 11 tysięcy subskrybentów, a moje filmiki ogląda około 5-6 tysięcy, to jest połowa tego, co powinna. Także lepiej ludzi namawiajcie, żeby oglądali. No. Ale subskrybować też mogą. To też na pewno dużo pomoże. Dobra, wsiadam do samolotu. Thank you. No i zaraz lecimy. Powiem wam, że trochę się boję tego weekendu, bo będzie na pewno kolorowo. Tym bardziej, że od poniedziałku mam jeszcze kupę spraw do załatwienia. Ale co tam jebać to. Tajski Nowy Rok jest raz w roku, także można się zabawić. No jestem w Bangkoku, zaczynam swoją przygodę w tajskiej typowej restauracji, będziemy mieć jakieś śniadanie albo już połączone z obiadem. Powiem wam, że większość z was w życiu by tu nie zjadła. Patrzcie, jak to wygląda. A właśnie w takich miejscach jest najlepsze jedzenie i najtańsze przede wszystkim, także jest naprawdę super. Dla mnie każda wyprawa do Bangkoku zawsze się kojarzy czymś zajebistym, bo zawsze przeżywam tu jakieś fajne przygody. I w ogóle kojarzy mi się zawsze z Kac Vegas, Bangkok, to co oni przeżyli. No, nie, no chyba by nikt nie chciał tego przeżyć, ale mieli zajebiście. No. Także wiem, że weekend będzie naprawdę, naprawdę zajebisty. No. Po śniadaniu, obiadzie jeszcze deserek, mango sticky rice. A tu drugi deserek. Najlepsza kawka, jaka jest w Bangkoku.
zwykła, po prostu z wózeczka za 20 batów. Nie jest, nie można nie powiedzieć. Jest to tajska kawa. Żałuję tylko, że nie pokazałem wam, jak ją przygotowują. Bo niektórzy po prostu robią w pełni wyjebkę, zaleją, dodają mleczko i tyle. A ta pani naprawdę robiła, kurwa, robotę. Zrobiła, no, zaskoczyła mnie aż. I kawa jest niesamowicie dobra. Cena do jakości. Aż się dziwię, że jest taka dobra, naprawdę. W każdym miejscu można zjeść świeże owocki. Też za 20 watów porcję, czyli jakieś 2,50. Obok stoi tylko stolik i pani przygotowuje na bieżąco pad thaia, czyli ten taka najbardziej popularne danie w Tajlandii. Makaron z kurczakiem z warzywami, przepyszne. Chodzę do pokoju. A tu tak. Syf, rozwalone wszystko. I mówię, o kurwa, Bangkok. Ale na szczęście się pomylili i dali mi zły klucz. Wbijamy do naszej nowej maszyny. Czymś takim też się nie. To jest petardo. Ja też się dziwiłem. Właśnie przyjechaliśmy do Chinatown, sobie coś zjeść. Niestety w dzień, w nocy to wygląda dużo lepiej, ale każdy, kto będzie w Bangkoku, polecam odwiedzić Chinatown, bo jest tu niesamowicie dużo smacznych rzeczy do jedzenia. Wszędzie same pyszności do jedzenia. Nie możemy się na nie zdecydować. Ale ja prawdopodobnie zjem kaczkę, bo bardzo lubię kaczkę po chińsku. Jest dzień przed Sylwestrem, a na Koh Samrot się już zaczyna zabawa. Znaczy Sylwestrem, nie Sylwestrem, sorry. Tajskim Nowym Rokiem. A wszyscy się tu szlapią wodą. Zajebiście się bawią. Chlapią i tak dalej, ja spierdalam, bo nie chcę być cały mokry, bo to o tyle jeszcze mam daleko, ale już jest fajnie, a wszystko dopiero się i tak zaczyna jutro, pewnie i tak już dzisiaj w nocy się to wszystko zacznie, ale i tak już jest zajebiście, będzie przezabawa. Zaczynamy Bangkok nocą. Będzie się działo na pewno. To jest właśnie Bangkok. To kiedyś w swoim odcinku pokazywałem właśnie. To jest Saladin, stacja. Jakby ktoś tu był, metrem jechać na Saladin. No i dużo się tu dzieje. Z jednej strony targ, można dużo rzeczy kupić, a z drugiej dziewczyny.
ping-pong show, striptease. No i dziewczyny na pokoje. Wszystko co chcecie. Dla samotnego faceta, jak znalazł. Jak przejdzie się kawałek dalej, na dokładnie uliczkę obok, to tam to się już w ogóle dzieje. Tylko tam są głównie same dziewczyny, które się bierze na masaże i na pokoje. Ale fajnie. To jest właśnie Bangkok. Bangkok w dzień jest fajny, ale w nocy jeszcze lepszy. Na początku jeszcze z kulturką. Kokosek tylko. Na kolację jakąś. I lecimy na Koh San Road. Tam się już zaczęło wszystko to, co było fajne. Jedyne, co się obawiam, to o swój telefon, że go zmoczę. Ale myślę, że będzie ok. Kupiłem sobie, znaczy kupiłem. Kasia i Mateusz kupili mi takie zabezpieczenie na telefon. Także zobaczymy. Zajebiście, normalnie nie wiecie, jak jestem ucieszony, że tu jestem na ten weekend razem z nimi. I dodatkowo, że to jest nowy rok. Super, naprawdę mega, mega zajebiście. Możecie mi zazdrościć. Tutaj jest ulica, gdzie pracują same dziewczyny. Same masażystki. Muszę kręcić z przyczajki, bo tu nie można kręcić. Naprawdę dziewczyny tu są wszędzie. Do wyboru niesamowicie. Idziemy na miasto, zobaczyć co się dalej dzieje. Później festiwal S20, S2O się nazywa. No i później znowu Koh San Road. Noc naprawdę, naprawdę super. Polecam każdemu, jeżeli będziecie mieli tylko możliwość przyjechania tutaj na tajski Nowy Rok, przyjeżdżajcie. Naprawdę warto.